paskudny dzień na morderstwo. Jak każdy, Sweet. Tak, a ty dalej w Rucie? Myślałem, że planujesz odejść. Przytrzymali mnie jeszcze do końca tego roku. Wiesz przecież, jak to wygląda. Nikt się nie garnie do tej roboty. Tak, ten nasz wydział maturalny to jakiś żart. Pieprzeni kawiarowicze dostają własne gabinety, a my się w obrony wpadnie. Nawet mnie nie. Co ja wyprawiam? Chodźmy do środka, zaraz nas tu zamrozi. Co mamy tym razem? 18 lat, Matt Bizin. Utrata przytomności, potem zanik pulsu. Dostaliśmy zgłoszenie dzisiaj o 7.40. To świeża sprawa. Jeszcze niewiele udało nam się ustalić. Czemu akurat tutaj? Zawsze pracowałeś na terenie szkół. Wursting Corporation. Mówi ci to coś? Firma zatrudnia maturzystów do rozwiązywania zadań matematycznych. Kiedy autor zbioru wymyśli jakieś zadanie, wysyła je tutaj, żeby sprawdzić, czy da się je rozwiązać. Zbiór zadań, arkusze maturalne, nawet prace domowe od klientów. Wszystkim się zajmują. Według zeznań świadków, wypadek nastąpił podczas rozwiązywania dowodów z geometrii. Pieprzona geometria. Wypadło już 10 osób w tym roku. Zbiera swoje żniwo. Smith, poznaj proszę szeryfa. To w jego klasie doszło do incydentu. Szeryf. Smith. To już piąte zabójstwo w tej klasie. Zamachy na maturzystów odbywały się interwałami. Co 2 kpi. K. Należy do całkowitych. To straszne. Smith ma na pomoc w tej sprawie. Mówiłem, że nikogo nie potrzebuję. Staszy, nie świruj mi teraz. To nasz najlepszy człowiek, a w twojej klasie ciągle znikają uczniowie. Chcesz pisać te matury samemu? Moja klasa i mój problem. Nie możesz wrócić do swoich wielchemów? Ma trudny charakter. Nie przywykł do pracy z ludźmi. Może sam ma coś do ukrycia. Daj spokój. To swój człowiek. Skupmy się na sprawie. Zbadaliśmy aktywność mózgu z ostatnich godzin. Zanotowano kolosalne przeciążenia z wtórnymi permutacjami. Doszło do stopienia neuroprzewodników w mózgu. Wskutek? Kiełbasa. Ofiara dostała do rozwiązania zadanie, którego w ogóle nie powinna umieć zrobić. O czym pan mówi? To są zadania z geometrii. Działania na liczbach rzeczywistych. Brak jakiegokolwiek wyuzdania matematycznego. Proszę nie bluźnić. Ale to jednak kiełbasa. Stare wydanie. Proszę pana, przez tyle lat te zadania były robione i nie dochodziło do czegoś podobnego. Może to wina gimnazjum? Ja nie wiem, czy ja to wina. Pewnie tak. Nie ma znaczenia. Jednak zadanie było zbyt trudne, proszę przyznać. To jest rozszerzenie, detektywie. Uczeń Matwizu ma chyba prawo być pokonanym przez zadanie z rozszerzenia, szeryfie. Oni piszą maturę w tym roku. Szeryfie! Ciekawe, czy będzie miał kto zdawać. Przepraszam za to. W sprawie samego zadania nasi eksperci donoszą, że nie pochodzi ono z żadnego ze zbiorów. Zostało podłożone. Zadanie pułapka? Dokładnie. Teraz pracujemy nad oszacowaniem rozwiązania. Być może ono zaprowadzi nas dalej. Może z podobieństwa? To nie jest typowe zadanie, Jarku.
Nie poleci też Stalesa. To coś bardziej problematycznego. Twierdzenie kosinusu? Detektywie! Moje drogie, wiem, że to może być dla was trudne w tym momencie, ale musicie sobie przypomnieć, co się tutaj wydarzyło. Jeszcze przed chwilą, jakiś czas temu. Dzisiaj rano. Nie, wczoraj. Było nas 30. 14. Było nas 30. Zadania o kranach. Optymalizacja. To mądry droga miasta do miasta B. Pochodna. Przez to się trochę kusa, ale chyba kupię. Ostatnio schudłam. Chyba przytyłam. Już nic nie pamiętam. To wszystko. Nie przypomnę. Chyba wszystko. Tak, to wszystko. Czy nie wydaje się to panu podejrzane? Co dokładnie? Tyle kobiet na matwizie? Te klasy nigdy nie cieszyły się wśród nich popularnością. Bo to nie są kobiety. Słucham? To są jedynie mężczyźni przebierający się za kobiety. Wymogi unijne. Od czasów reformy klasy nie mogą stanowić w 90% tylko jednej płci. Bo obraża to uczucia seksualne mniejszości. Niesamowite. Zawód! Zawód, proszę pana. A ta tutaj, ten... To tutaj, to jest Karol. Raczej Karolina. Interesuje się informatyką, ale jest jedyną kobietą w tej klasie. Więc przebiera się za faceta, który przebiera się za kobietę. Nie są. No, proszę siadać. Pani Anitko, dwa razy whisky, proszę. Proszę pani szybko. Dziękuję, kotku. Przedstawiliśmy okoliczności zbrodni dyrektorowi. Zgodził się nam udostępnić nagrania z monitoringu sali. Sami zobaczcie. O! Proszę tutaj cofnąć i puścić w zwolnionym tempie. Zabójcą jest goryl. Przecież to brzmi jak żart z mało śmiesznej czubki studniówkowej. Może sprawca chciał, żebyśmy tak myśleli. Goryl jest jedynie pod puchą. Myślisz, że to tylko maska, Smith? Myślę, że to tylko maska. No to ma sens, ma sens. A ja myślę, że skupiacie się na mało istotnych detalach, podczas gdy w mojej klasie giną kolejni uczniowie. A co pan zrobił na sprawie? Wszyscy robimy, co możemy. Dlaczego nie pobraliście odcisków palców? Dlaczego nie przesłuchaliście innych klas, detektywie? Procedura nie przewiduje takich działań. Kicham na waszą procedurę. Wchodzicie na mój teren, stresujecie moich ludzi. Może sam pan współpracuje z zabójcą? Szerfie, mogę zaświadczyć. Pani Anitko, więcej whisky, proszę. Na razie tylko pan, szerfie, próbuje utrudniać postępowanie. Czy na pewno nie ma pan nic na sumieniu? To może pokazać panu drzwi. To jest czas na kłótnie. A może ostudzić pański zapał? Mam niecałe 20 godzin. A może odstrzelić panu ten łeb? Dziękuję, kotku. Panowie, to nie czas na kłótnie. Kończy nam się czas na zatrzymanie podejrzanych.
Mamy sprawcę na wyciągnięcie ręki, a kłócimy się jak dzieci. Zabójca dał nam wskazówkę. Nazwał się X. Co to dla nas oznacza? Czemu w kryminałach zabójcy dają wskazówki? X to argument funkcji. Zmienna. Oznacza to tyle, że może być nim każdy. Chyba, że nie należy do dziedziny. To dość skomplikowane. O sprawcy wiemy prawie nic. To matematyczny obłąkaniec. Przy swoich ofiarach zostawia zadania, których nigdy nie udało nam się rozwiązać. Jest zmienny. I co z tego? Pogrywa z nami. Chce, żebyśmy rozwiązali jego równanie, czyli znaleźli X. To czysta. Miała być whisky. Tym lepiej. Ach, to moja Anika. Kobieta zmienna jest. Tak, lepiej na nie uważać. Dyrektorze, co pan powiedział? Ja? Kobieta zmienna jest? O cholera. Ile jest kobiet w tej klasie? Karolina. Jaka Karolina? Znaliśmy pańską zmienną. Zostało przelanej. Wszystko ma swoje granice. A może ja nie mam granicy? Funkcja Y równa się X faktycznie ma nieskończoną granicę. Nieskończona granica to także granica. Chyba, że chodzi o granicę w punkcie. Ale wy w jakim punkcie? Poza tym pozostaje kwestia dziedziny. Skończcie te trednie. Rzućcie broń i pozwólcie mi uciec. Inaczej ten niewinny uczeń zginie. Róbcie co każe. Wracaj tutaj! Pozbawiłaś mojej klasy najlepszych uczniów. Nie pozwolę ci tak po prostu uciec. Stój! Albo pozbawię cię kolejnego! Ty tam, pierwiastek z 324. 1800. Logarytm 2187 przy podstawie 3. 7. Najmniejsza liczba naturalna. 1. Zero to też liczba naturalna. Taki los był mi pisany. Nie mów tak, szeryfie! Nie no, naprawdę, sam napisałem to w scenariuszu. Mieliśmy razem zwyciężyć nad matematycznym szaleńcem i przywrócić pokój w twojej klasie. To ja zabiłem stolnika Choreszkę. Ja jest Jacek Soplica. Nie zostawiaj mnie! Nie rób mi tego! Matura za pasem, detektywie. Co ci to było? Nigdy tego nie zrozumiesz. Nie mógłbyś! Pozbawiłaś tej klasy najlepszych uczniów! W imię czego? Co łączyło twoje ofiary? Halo, wiem, że dzwonisz trzeci raz dzisiaj w tym tygodniu i w ogóle tyle do ciebie wydzwoniam, ale może jednak chciałbyś iść ze mną na studniówkę, co? Miesiące szukania sukienek, fryzjer, buty, dodatki! Zapłacisz za imprezę! To szaleństwo! A pan? Co ja? Pan ze mną pójdzie. Ja? Właściwie to jestem już umówiony. Czyżby?
Powiązaliśmy fakty. Poprzednie ofiary zbrodni odmówiły Karolinie, by pójść z nią na studniówkę. Ja widziałem już zbyt wiele podczas służby w wydziale maturalnym. Poznałem definicję słowa próżność, szaleństwo, zawada obwodu. Teraz wiem, że nie należę już do tej dziedziny. Zakończyłem ostatnią sprawę. Wrócę tutaj za 100 dni. Wrócę na maturę.